Jedną z postaci, o której warto wspomnieć, przygotowując się na czas narodzenia Pańskiego, której imię się też pojawia w Ewangeliach, to Dawid. Jezus Chrystus przychodzi na świat w rodzinie królewskiej. Jest potomkiem Dawida. Z domem Dawida Bóg związał obietnicę. Jest takie piękne proroctwo, które prorok Natan wypowiada wobec właśnie króla Dawida. Kiedy król chce wybudować piękną świątynię w Jerozolimie dla Boga, Bóg mówi: to nie ty zbudujesz mi dom, ale ja tobie zbuduję dom. Dom twój będzie trwał na wieki. I królestwo twojego syna będzie wieczne. To proroctwo właśnie spełniło się na osobie Jezusa Chrystusa, potomku króla Dawida. Chociaż w ludzkim rozumieniu nie był on królem, ponieważ nie został ukoronowany, nigdy nie został ogłoszony królem Izraela czy jakiegoś innego państwa czy narodu. To jednak wiemy, że to jego królowanie jest zupełnie innym królowaniem niż monarchów ziemskich. Że tak naprawdę to, co obiecuje Bóg, ma zupełnie inny wymiar niż ten, do którego my jesteśmy przyzwyczajeni. A zatem ma wymiar duchowy, a nie cielesny, niematerialny. Królestwo, jak mówi sam Jezus, stojąc przed Piłatem podczas przesłuchania, królestwo Jego, Jezusa, nie jest z tego świata. Bo gdyby królestwo Jezusa było z tego świata, aniołowie, Jego słudzy, biliby się o Niego. Królestwo Jezusa to królestwo miłości, to królestwo pokoju. To królestwo, które my, jako obywatele nieba, jako chrześcijanie, chcemy budować dziś, tu, gdzie żyjemy, gdzie postawił nas Bóg, na ziemi, w naszej ojczyźnie, w Europie, na całym świecie. Ważne, abyśmy o tym nie zapomnieli, że przez fakt Chrztu Świętego także i my jesteśmy królami. Zostaliśmy namaszczeni świętym olejem krzyżma na proroków, królów i kapłanów. A zatem, mając w sobie tę godność królewską, która w chrześcijaństwie oznacza służbę na rzecz drugiego człowieka, powinniśmy z ochotą i radością służyć drugiemu, aby właśnie w ten sposób jak najlepiej przygotować się na przyjście naszego Pana, Jezusa Chrystusa.